Witajcie. Dzisiaj przedstawię Wam dwie przepowiednie. Proroctwo świętej Ludmiły Czeskiej i przepowiednie Ludomira z Karpat. Będzie jak zwykle króciutko, konkretnie. Dwie dlatego, że moim zdaniem w pewnym sensie do siebie pasują, choć dzieli je przeszło 900 lat. Najpierw starsze proroctwo. Ludmiła Czeska, Ludmiła z Bohemii, święta Ludmiła, była żyjącą na przełomie IX i X wieku księżną czeską, zamordowana w 921 roku. Jest świętą męczennicą kościoła katolickiego i prawosławnego. To patronka Czech i uważana jest za opiekunkę nawróconych, wdów oraz problemów z teściami. W trakcie swojego życia miała wygłosić takie proroctwo. Spętany więzami leży na ziemi lew czeski, który kiedyś stawiał opór Rzymowi. I polski orzeł upadł nisko, ach, bardzo nisko, gdyż napoił się okropną trucizną niezgody. Lot jego ustał. Z wysokich obłoków strącił go srogi wyrok przeznaczenia. Trzy orły krążą naokoło niego, aby wspólnie podzielić się zdobyczą. Pochłonęli biedną ofiarę, a z nią i truciznę, która się szerząc zło wszędzie rozsiewa. Atoli jak Feniks, co wstaje z popiołów i odmłodzony próbuje na nowo skrzydeł do lotu, tak i polski orzeł królewski powstanie po krótkim zgonie, silniejszy niż dawniej. Także i lew czeski rozerwie spróchniały łańcuch i powstanie ze snu pełen wspaniałości. Pocznie doświadczać siły, jaką kiedyś słynął, aby z wrogiem walkę rozpocząć. Lew i orzeł połączą swe siły, aby się przysposobić do sprawy odwetu i aby ciężko ukarać okropną zdradę, która tylko krwią zmyta być może. Lech i Czech poznają się jak bracia, jak wcześnie odłączone dzieci od wspólnej matki, a jako odstępstwem upadły, tak prawowierność wróci im wolność. Ponieważ z dala trzymali się od ludzi, którzy Kościół chcieli zburzyć, przeto Pan pobłogosławi ich oręż, kiedy zaczną walczyć o niepodległość. Ludomir z Karpat był pustelnikiem żyjącym na przełomie XVIII i XIX wieku. W czasach młodości miał służyć w wojsku, przez Moskali był wypędzony na Syberię, ale miał wszystko dzielnie znosić. Pomimo tego, że unikał ludzi, pomagał góralom, był bardzo pobożny, chodził w habicie podobnym do tych, w jakich chodzą zakonnicy. Na koniec swojego życia miał wygłosić taką przepowiednię. Dzieci moje, doznałem wielkiej łaski, że widziałem Polskę wolną, jaka kiedyś będzie. Widzę ja jasno przyszłość, jakby na dłoni. O Polsko moja ukochana, ojczyzno święta. Jeszcze wielkie cierpienia zwalą się na Ciebie. Dwa najdroższe klejnoty, wiarę i język, będą Ci chcieli wydrzeć wrogowie. Prześladowanie będzie nie do opisania. Panów i księży popędzą w dalekie zimne kraje. Lecz gdy już złe kres największy osiągnie, gdy już siekiera zagłady do korzenia pnia ojczystego przyłożoną będzie, wtedy okaże się nad naszym narodem miłosierdzie Boże. Kiedy na wschodzie rozpoczną się wielkie wojny, wtedy znak będzie, że zbliża się kres niedoli naszego narodu. Popłyną krwi strumienie, ale Polska wolną będzie. Potrzeba jednakże, aby te ludy słowiańskie, które naokoło gór karpackich mieszkają, podały sobie bratnią rękę, a nastąpi błogi mir w Polsce i w całej Słowiańszczyźnie. A teraz żegnam Cię, ojczysta ziemio przodków moich, która mnie tyle lat swym chlebem żywiłaś. Żegnam was, ukochane Karpaty. Żegnam cię, ludu poczciwy, gdyż ostatnia chwila mego życia się zbliża. Idę tam wysoko do ojców moich, ale naprawdę mówię wam, że spełnią się wieszcze słowa, a Polska powstanie wielka, potężna, niepodległa, wolna, szczęśliwa.